Dzień dobry, Adrianie. Witam cię ciepło, serdecznie. Cześć. Cześć, witaj. I witam was wszystkich oglądających i tu na moim kanale, i na kanale Adriana. Witam was gorąco. Witajcie. Adrianie, już pomału staje się te nasze spotkania tradycją, z czego się bardzo cieszę. Lubię takie klimaty, kiedy nam się powtarzają audycje, ale jednocześnie tematy są inne, chociaż spójne ze sobą. No i dzisiaj przychodzisz z takim tematem. Jak nie zwariować w rozwoju duchowym? I ja sobie tak pomyślałem, jak do mnie napisałeś do mnie tekst, SMS, to sobie pomyślałem, naprawdę, czy można zwariować w rozwoju duchowym? Przecież rozwój duchowy to są same piękne rzeczy. Jak to z tym jest, Adrian? No, drogi są różne. Dosyć często na sesjach spotykam się z ludźmi, znaczy nie, że przeważnie, ale od czasu do czasu się zdarzają ludzie, którzy zgłaszają się do mnie po wsparcie, bo już nie wiedzą, co robić, już sobie nie radzą, jest tego za dużo, że dosłownie są na granicy zwariowania, a niektórzy wariują. I wynika to po prostu z paru czynników, które jeżeli podejdziemy do tego rozwoju duchowego, do pracy z emocjami, z traumami, czystymi bytami i tak dalej, bo najczęściej to przy tych bytach jest, że tak powiem, przy tej tak zwanej ciemnej stronie, czyli innych formach życia, które, jak to zwykło mówić, okupują nas w pewien sposób, z naszej perspektywy tutaj ziemskiej, bo wszystko zależy od perspektywy, bo patrząc z góry wszystko jest okej. Więc bardzo często ludzie są doprowadzani do zwariowania albo za dużo biorą na raz, zapominają o zdrowym rozsądku, bo mam wrażenie, jakby dużo ludzi wchodzi w te tematy rozwojowe, energii, innych cywilizacji, różnych dziwnych rzeczy, które są niewidoczne gołym okiem, w sposób albo bardzo fantazyjny, albo bardzo romantyczny, albo bardzo jakiś taki finezyjno, jakiś nie wiadomo jak, za bardzo odlatują w filozofię niektóre, albo najczęściej błąd, jaki popełniają ludzie, to niestety, ale przepraszam, ale muszę to nazwać błędem. To jest po prostu tylko i wyłącznie powtarzanie pustych frazesów po kimś, przeczytanych w książkach, usłyszanych na YouTubie, wymądrzenie Czyli się jeden przed cudze drugim. przekonania. Tak, ludzie tylko powielają, powtarzają w większości przypadków, a nie pracują sami ze sobą. Tylko powtarzają czyjeś słowa, czyjeś zdania i się będą kłócić. I to dalej za ego jest, z tego duchowego, jak to mówią, ego, że ktoś musi mieć rację, musi być na górze, bo umysł tego potrzebuje, bo ego tego potrzebuje, żeby zakrzyczeć kogoś bez zrozumienia w ogóle tematu. I teraz jak nie zwariować? Zależy, z której strony do tego podejdziemy, bo jakby moją specjalnością jest usuwanie wpływów zewnętrznych, czyli tego, no, tego ciemnego dziadostwa, tak to krótko ujmując, które nam bardzo przeszkadza, które wpływa na nasz umysł, które powoduje natłok myśli. Jeżeli ktoś ma wiodący dar jasnosłyszenia, to będzie słyszał różne głosy i to będzie tak mocne, że autentycznie idzie zwariować, że sobie jakby człowiek z tym nie potrafi poradzić emocjonalnie. Jeżeli ktoś jest bardziej widzący, albo nawet uważa, że nie widzi, a tak naprawdę straszą, powiedzmy, przed snem różne kły, mordy dziwne i tak dalej, czy podrzucają różne myśli powodujące zwątpienie, przestraszenie i ludzie nie wiedzą, kim są tak naprawdę, co mogą i że człowiek nie wie, kim jest i nie wie, kto w ogóle mówi, kto to pokazuje, kto męczy, jacy oni są słabi, to dają się wkręcać w te strachy. Jakby jednym z największych kłamstw ciemnej strony jest to, że oni mają jakąkolwiek moc i siłę, albo że No oni cokolwiek właśnie, no stworzyli. właśnie. Tak, tu się No. zgadzam się w 100%. Tak. I teraz, tak? Ale za to potrafią manipulować naszą mocą. Tak, dokładnie, no, używają nas. Przecież cały ten świat wykreowany jest przez nas, ale tak naprawdę my jesteśmy użyci jako narzędzie do tej kreacji, bo my mamy moc kreacji i tworzenia, a oni nie. Oni tylko nam podszeptują do głowy różne głupotki, różne strachy, lęki i tak dalej. Ale to jest temat w ogóle dotyczący pól informacyjnych i zbiorowych Będziemy o świadomości. tym mówili też, ale w Tak. następnym nagraniu. Tak, też będziemy o tym mówili, bo mamy już ustalone właśnie dwa tytuły, dwa nagrania. I teraz tak, jak nie zwariować? Przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek, tak normalnie po człowieczemu I zachować co? zdrowy Słuchaj, nie rozsądek. rzucać się w ten wir tych ciekawych, aczkolwiek niebezpiecznych czasem dla nas informacji. Tak, znaczy nie ma niebezpiecznych informacji, one po prostu są. I teraz wszystko zależy od tego, jak my do tego podejdziemy emocjonalnie, jak my je zinterpretujemy.
Bo tak, rzucanie się w wir, takie na hura. To jest taki skok na główkę, nie? Trochę. Tak. Czasami skoki na główkę są potrzebne w tym rozwoju. Przełamanie pewnych barier, przełamanie lęków, czy wstydu, czy czegokolwiek innego. To są takie skoki na główkę, które trzeba zrobić, ale to są skoki na główkę, które decydujesz się samodzielnie robić, a nie, że ktoś cię do tego popycha. Natomiast jeżeli... No, ważna kwestia, tak. Dobrze, że na to zwracasz uwagę. To musi być moje. Dokładnie. A musi być jakiś system bezpieczeństwa przy takim skoku na główkę? No przede wszystkim weryfikacja, czy to moje, czy jestem podepchnięty do ściany. Czy jest woda w basenie, nie? No każdy by chciał... Przenośni, ale chodzi o to, do czego skaczę, czy ja wiem, do czego wskakuję. No właśnie o to chodzi, że nie. Aha. Ja miałem kilka takich skoków na główkę, ja to mówię właśnie z klifu, bo dosłownie tak to widziałem, jakbym z klifu skakał do Wielkiego Kanionu, tylko że tam jest mgła na dole i nie wiem, czy są ostre kolce, czy są miękkie poduszki, czy jest woda, czy cokolwiek, ale to były takie testy wiary i testy odwagi dla mnie, ale robione przeze mnie, przez moją wyższą świadomość. Czy naprawdę zaufam, czy naprawdę się odważę, czy taki moment takiego, jak się stoi na rozstaju drogi, nie wiem, czy w prawo, czy w lewo, to ja miałem, pamiętam wyraźnie bardzo na początku taki moment, czy stoję jedną nogą jakby w wodzie, w rzece, a jedną nogą na lądzie, na tym bezpiecznym lądzie, gdzie wiem, gdzie znam. To było zaraz po moim przebudzeniu, gdzie w ogóle te wszystkie energie i tematy duchowości były dla mnie totalną abstrakcją. Ale wchodzę to w czy nie wchodzę, badam czy nie badam, uczę się czy nie uczę. I to był taki moment decyzyjny, gdzie stoję jedną nogą w wodzie, jedną nogą na lądzie i to właśnie było z głowy, to stanie na lądzie, to poczucie bezpieczeństwa, ta strefa komfortu. I długo, chyba z tydzień czasu tak chodziłem z tą rozterką cały czas i w pewnym momencie, a dobra, jak to się mówi, jak to było się nastolatkiem, raz się żyje, nie? A zobaczymy. Biorę na klatę. Tak. I skok na główkę na przykład do takiej wody. Czyli wchodzę w to, uczę się i dopiero wtedy się otwarły jakby szersze wody dla mnie. I parę takich testów było. Szczególnie właśnie z wystąpieniami publicznymi, ze wstydem, z odwagą do przemawiania w ogóle, do swobodnej wypowiedzi. Ja kiedyś miałem bardzo poblokowany głos. To, że teraz mam taki głos, to też jest efekt przełamania pewnych barier emocjonalnych we mnie. Czy otwarcie się właśnie na miłość, mimo że serce było bardzo zamurowane, zabetonowane i pokrzywdzone, poranione. Więc są takie skoki na główkę, gdzie trzeba przełamać pewne rzeczy, ale to ma być moje, a nie, że jestem do tego zmuszony, postawiony pod ścianą jak do rozstrzelania, tylko że to jest coś, co mnie ciągnie i to wewnętrznie czuć, to się czuję na początku tak delikatnie, ale że to jest dla mnie. To jest tylko bariera, żeby przełamać pewną klapkę, że tak powiem, otworzyć w głowie na coś. Natomiast wracając do głównego wątku, jak nie zwariować? Dwa główne jakby takie powody, dwie główne przyczyny, to jest i wpływ tej ciemnej strony, bo z tym też się spotkałem nawet na moich spotkaniach świadomości, które organizuję, gdzie dużo ludzi przychodzi i na przykład jeden z uczestników był akurat na takim etapie, że otwiera mu się widzenie, że jego zdolnością jest widzenie i widział na przykład gadzie twarze wszędzie. Oczywiście jak ta informacja do mnie dotarła, dobra, badamy, sprawdzamy z innymi ludźmi, z którymi współpracuję od dłuższego czasu i wiem, jakie mają zdolności i już ufam, no nie ma tego tutaj, nie? Ale po prostu ten człowiek to widział. Przyszedł. Nie, że przyszli, ten człowiek to widział, bo do niego jeszcze mieli dostęp i jemu jakby tą nakładkę narzucali, że widzi wszędzie. I to jest aż takie do przestraszenia, że go chcieli wszyscy zjeść, że każdy człowiek to jest gad i tak dalej, jakieś takie dziwne rzeczy, do zwariowania właśnie, do przestraszenia, a ten człowiek właśnie reagował tak, że się lekko przestraszał. I wcale się nie dziwię, bo do tego doprowadzają, albo zakrzykują, albo próbują znieważyć myślami w głowie, albo podrzucaniem właśnie, nawet jeżeli ktoś nie ma daru jasnosłyszenia jako wiodącego, bo każdy z nas ten dar ma, ale jeżeli on nie jest wiodący, to straszą przed snem, wzywają twoje imię, jakieś teksty ci rzucają, jak już sobie usypiasz, właśnie jest ten moment przełamania między jawą a snem. Też tego doświadczałem w początkowych fazach po przebudzeniu, też były próby w ogóle wystraszenia mnie od tego. Więc jest doprowadzane do zwariowania, to jest ta ciemna strona, która cały czas to próbuje. O co chodzi? Nie dać się, normalnie nie dać się. Nieważne co mówią, potraktować ich słowa jako puste słowa, ich myśli, znaczy ich podrzucane nam myśli, bo to jest tak, bo odczytujemy to tak, jakby to było w naszej głowie, jakby to była nasza myśl. Tak. Po prostu olać to, olać w ogóle myśli. Póki nie ma pełnego oczyszczenia z tych zewnętrznych wpływów, z tej ciemnej strony, to po prostu zwyczajnie olać to. Bo to będzie paplanina, będzie odciąganie, będzie negowanie, będą wyzwiska na ludzi. Po prostu nie zwracać na to uwagi. Nie przykładać do tego uwagi.
Tak, tylko za chwilę ktoś w komentarzu napisze, że łatwo się mówi, a ja to mam do zwariowania, no to przecież czaszka aż dymi. Też miałem aż tak podkręcane, to był taki motyw już chyba, nie wiem, ostateczny, gdzie nie dawałem się, że tak powiem, kłóciłem się z nimi dosyć często, że póki jeszcze był ten wpływ na mnie, jak ich rozpoznawałem w początkowych tam, powiedzmy, roku czy półtorej roku od mojego przebudzenia, był w pewnym momencie już taki ostateczny ruch, że była mi tak czaszka podkręcona, po prostu myślenie, analiza cały czas, bo ja wiadomo, jak się na czymś skupiamy, o czymś myślimy, no to jakby jesteśmy na tym skupieni, głowa cały czas pracuje, cały czas jest analiza. I to było tak mocno podkręcone, tak nieustannie, ja nie potrafiłem usnąć, nie potrafiłem się skupić na jakiejkolwiek swojej rzeczy, bo non-stop jakby ktoś mi odpalił, nie wiem, kosiarkę w głowie na maksymalne obroty i non-stop coś. Do takiego momentu, że aż miałem tego już serdecznie dosyć, już po tygodniu, bo mówię, dobra, twardy jestem, dam radę, to trwało 2 tygodnie, po tygodniu już miałem serdecznie dosyć, a to trwało dalej i mnie męczyło. No to wtedy odpuściłem siłowanie się z tym, tylko po prostu, dobra, niech przeleci, po prostu. Weszło, samo wyjdzie, taka jest też moja dewiza życiowa odnośnie jakichkolwiek chorób czy innych rzeczy, samo weszło, samo wyjdzie, więc to też w końcu kiedyś minie. Nie dam się zwariować, nie pozwolę się zwariować i póki się dawałem w to wkręcać, póki to przeżywałem, póki się złościłem, czyli robili to, co chcieli, czyli naciskali na mnie, żeby wywołać pewien efekt, żeby po prostu oddawać swoją energię, akurat energię złości, czy tam strachu, stresu, przejmowania się i tak dalej, bo oczywiście pierwsza myśl to jest, a co jeśli tak mi zostanie na zawsze, czaszka mi się przegrzeje i tak dalej, to też są podrzucane myśli, także to informacja dla wszystkich, którzy są powiedzmy w jakimś tam etapie prawie zwariowania albo u progu zwariowania, nic nie trwa wiecznie. Dobra, czyli wiadomość. Czyli wszelkie, to jest i dobra, i zła wiadomość, tak? Bo jak ja to zwykłem mówić, nawet piramidy kruszeją z wiekiem, z czasem, nawet skały kruszeją, nic nie trwa wiecznie. Niektóre rzeczy trwają trochę dłużej, niektóre krócej. Wiadomo, że chcielibyśmy niektóre tematy uciąć na już i tylko kwiatki, motylki, tylko piękniej się tu ludzi kochać i szanować. No niestety żyjemy w takim świecie, a nie innym i trochę czasu potrzeba, żeby nastąpiły pewne zmiany. Mam nadzieję, że uda się te zmiany, że tak powiem, wprowadzić za naszego życia. I bo cały świat jest troszeczkę zwariowany, zaprogramowany, przeprogramowany. No jest. Więc to będzie chodziło też pewnie o edukację przede wszystkim, ale to jest osobny wątek. Więc nie dać się temu, nie zwariować, zachować zdrowy rozsądek i pomimo, że dziwne rzeczy się dzieją w ciele albo w głowie, odpuścić, bo póki się siłujemy, póki się na to złościmy, póki cierpimy, to oni wygrywają cały czas, czyli osiągają to, co chcą, ściągają z nas niskowibracyjną energię. No właśnie, trudno uciec od tego świata, w którym się żyje. Czy ty masz jakieś sprawdzone mechanizmy na to, jak, no nie wiem, przyszła mi taka myśl do głowy, odseparować się, ale może to też nie jest właściwe, ta separacja, a jednak tkwienie w tym, ale bez dopuszczenia tej, wiesz, jakby ta wrażliwość, żeby nie była zbyt duża. Jak to zrobić? Tu chodzi o równowagę, o balans, jak we wszystkim. O balans między, nie wiem, byciem wojownikiem, a byciem filozofem, o balans między byciem kochającym, a byciem, powiedzmy, obrońcą, o skrajności, które w sobie mamy i zaakceptowanie tych skrajności. I tak samo chodzi o równowagę między momentami, kiedy naprawdę odpływamy, odlatujemy, a kiedy twardo stąpamy po ziemi. Bo dużo ludzi też popłynęło na tym, że już tylko energia, tylko duchowość, tylko afirmacja, a że tak powiem, rachunki niepopłacone i nie ma gdzie mieszkać, tak? I można zwariować. Tak, i można zwariować na wiele sposobów, więc chodzi o zachowanie balansu przede wszystkim, czyli zdrowego rozsądku, że są momenty, gdzie wręcz muszę albo potrzebuję odlatywać, badać, pływać, odczuwać, wypuszczać emocje i tak dalej, ale są też momenty, gdzie jest to nasze nie przez niektórych wyparte ziemskie życie. To ono nie jest gorsze, to właśnie po coś mamy wybrane to ciało, po coś sobie to ciało wybrałeś, druga widzko, drugi widzu, po coś sobie wybrałeś w tych czasach, z takimi właściwościami, z takimi funkcjami, z takim wyglądem, z takimi opcjami i po coś ta droga jest. To nie jest gorsze. Tu polecam od razu odrzucić wszelkie filozofie przekazywane przez, nie wiem, w księgach sumeryjskich, że zostaliśmy ulepieni z błota, gówna i czegoś tam jeszcze, tylko po to, żeby być niewolnikami dla wyciągania złota, czy jakiekolwiek inne treści o naszym stworzeniu, to wszystko jest bujda. To wszystko jest bujda i nakładka ciemnej strony. To jest właśnie Matrix, czyli system przekonań. Jeżeli wierzysz, że jesteś nic nie warta, nic nie warty,
to tak będzie. Jeżeli wierzysz, że jesteś tylko niewolnikiem albo jesteś tu za karę, to będziesz tak cierpieć całe życie z tym przekonaniem. To nie jest prawda. Zacznij odkrywać, jak jest. I kim właściwie jesteś, jaką masz moc jako człowiek w porównaniu z innymi wymiarami, z innymi stworzeniami nawet. I to wcale nie jest tak, że gdzieś tam indziej są mądrzejsi, lepsi, mocniejsi i tak dalej, bo nie mają wszystkich takich funkcji, jak my mamy tutaj. Ciało człowieka jest jakby, no nie powiem, że dosłownie efektem końcowym, ale jednym z efektów końcowych ewolucji. Ewolucji tych wszystkich innych cywilizacji, ewolucji tych wszystkich innych tematów. My jesteśmy, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, bo ludzie oczywiście zaraz będą ze sztucznej pokory wypierać, że nie, to tak nie może być, to ego mu wybija, bo takie komentarze też słyszę. To nie chodzi o ego, bo temat ego już jest dawno przerobiony. Chodzi o czystą wiedzę i odkrywanie, jak jest. Mamy bardzo doskonałe mózgi, bardzo doskonałe ciała, złożoność po prostu tak wielu wątków, że dla innych cywilizacji my jesteśmy doskonałością. Doskonałością, której nienawidzą, bo nie mają takiej mocy, bo nie mają takiej siły, bo nie mają takiego wpływu, nie mają takiej kreacji, nie mają takiej możliwości doświadczania tak mocno. Więc za wszelką cenę będą przyrównywać ciebie do siebie. To jest tak jak w szkole. Ci, którzy są, że tak powiem, mniej inteligentni albo mniej ogarnięci, będą zawsze szydzić z tych, którzy są bardziej inteligentni, którzy rozumieją, widzą więcej, czy czują więcej, czy mają jakieś zdolności, jakieś predyspozycje, jakieś hobby. Ci, co pochodzą z rozbitych rodzin i są w smutku i w żalu i w złości, zawsze będą szydzić tych, którzy mają całe rodziny, że tak powiem, i są wychowywani w ogóle, czyli coś im rodzice przekazują. Tak to niestety działa, na dzień dzisiejszy przynajmniej, mam nadzieję, że nie wszędzie i nie zawsze, ale zawsze ci lepsi, jak to niektórzy uważają, tu już wchodzimy w potyczki ego, lepsi, gorsi, ale no, tak mamy jako ludzie zaprogramowane póki co, zawsze są ściągani w dół, zawsze są zrównywani z szeregiem. Nie możesz być lepszy. Czym w ogóle jest szkoła przecież? To jest zrównywanie, tak jak ścinanie prawnika, tak. To jest ściąganie w dół tych, którzy mogliby dać coś więcej temu światu, że tak powiem. Więc to się dzieje też na większą skalę, na więcej wymiarów, także to, że cię dojeżdżają, to, że cię cisną, to, że masz ataki energetyczne i tak dalej, to bardzo dobrze o tobie świadczy, to znaczy, że chcą cię uciszyć, chcą cię zdeptać, chcą cię po prostu wpędzić gdzieś, gdzie w jakąś dziurę, z której nie wyjdziesz, żeby nie odkryć siebie. Tym bardziej, to jest bardzo dobra oznaka, że jesteś potężną postacią. Im więcej masz ataków, tym paradoksalnie lepiej, bo uczą cię swoich metod. Chodzi o to, żeby się nie dać wkręcić, bo to generalnie jest ogromna wkręta, uprzykrzająca życie. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzić, to no, komentujcie, jak chcecie, że to reklama, nie reklama, ale naprawdę zapraszam na sesję, bo rozwiązałem tę zagadkę i potrafię to zrobić skutecznie, żeby pomóc tobie i nauczyć ciebie, jak sobie poradzić z tym zwariowaniem, które jest wywoływane. A są jakieś takie proste metody, takie wiesz, takie życiowe, żeby nie zwariować w tym rozwoju duchowym? Przede wszystkim uziemiać się. To jest cały dosłownie. Czas jeden temat. Dosłownie uziemiać się. Dosłownie edukować się, zdobywać wiedzę, bo to nie jest tak, że już nie wiem, mamy połączenie, medytujemy, już nie potrzebujemy żadnej książki ani innych ludzi, tylko po co odkrywać Amerykę na nowo, skoro już ktoś coś spisał, ktoś coś już odkrył, poświęcił całe swoje życie na jakieś tam badania w jakiejś kategorii. Lubisz czytać książki? Nie. A ja kocham. Nie. I to jest, dla mnie, widzisz, to jest takie antidotum na ten świat. Nie dla wszystkich, ja to rozumiem, nie? Ale dla mnie to jest coś takiego, że kiedy czuję się przesycony tymi negatywami, to wtedy biorę książkę. I wiem, że moja intuicja mi podpowie, która książka na ten czas jest dobra, nie? Tak. Ale wiesz co, ja też bardzo lubię po prostu przyroda, nie? Mhm. Czyli wyjście do przyrody, niech to będzie spacer. Gdziekolwiek. Wiesz, teraz mamy tak z żoną taką, wybraliśmy sobie taką metodę, że poszukujemy ciekawych parków, których jeszcze nie znamy. No i szukamy na mapie, o może będzie tu, jedziemy i okazuje się, że odkrywamy nie tylko parki, że się uziemiamy, że jesteśmy z przyrodą, ale poznajemy jeszcze ciekawych ludzi do tego. Tak, i ciekawe miejsca, dokładnie. A to są proste metody, tu nie trzeba, wiesz, ani kosztów nie ponosisz, no na te paliwo, żeby dojechać do parku, nie? To jest naprawdę proste. Także tak, nie czytam książek jakoś tak właśnie, żeby do nich siadać i czytać. Ja czytam książki dopiero jak poczuję impuls do tego, jak mnie pociągnie, dlatego mam to zaufanie, że jak nie potrzebuję, to po prostu nie mam wyrzutów sumienia, że mam, nie wiem, całą biblioteczkę, a do niczego nie zaglądam, bo są po prostu kupione i leżą książki.
bo wiem, że jak nie teraz, to będzie moment, kiedy ta wiedza z danej książki mi się przyda. Po prostu to czuję wewnętrznie, że będą takie momenty, gdzie będę po prostu jakby zmuszony okolicznościami do zaglądnięcia do niej, przeczytania i zdobycia tej wiedzy. A tak sam z siebie po prostu i nie mam za bardzo na to czasu i też mnie nie ciągnie, bo jak mam ten czas, to wolę właśnie do natury, wolę sobie odpocząć, oddychać świeżym powietrzem, popatrzeć na słońce i tak dalej. Albo czasami po prostu odmurzyć się nawet zwyczajnie przy komputerze też. I teraz jak nie zwariować takie przyziemne rzeczy, zwykłe, najprostsze. Kurczę, to jest szalony czas. Jest. Początki przebudzenia to jest bardzo szalony czas orientowania się, co się dzieje. Pierwsze, powiedzmy, rok, dwa lata są naprawdę szalone. Znaczy, zależy jeszcze, kto jak się uczy, bo niektórzy potrafią przez 30 lat być w takim zagmatwaniu i po prostu przyzwyczaić się do tego i żyć sobie z uprzykrzaniem życia. To, co chciałem przekazać, że da się to usunąć. Da się to usunąć, tylko żeby to usunąć, to jest naprawdę skomplikowana wiedza i lata odkryć. Także nie da się tego w prosty sposób przekazać. Trzeba po prostu zrobić. Pod przewodnictwem, że tak powiem, kogoś, kto już tą drogę przeszedł. Natomiast z takich prostych spraw pobudzać w sobie odwagę i niezłomność. To był mój klucz taki podstawowy, że ze zlęknionego dzieciaka, przestraszonego, zawstydzonego i tak dalej. Ja też taki byłem. Jakoś mocno we mnie wybrzmiewało, żeby cały czas odwaga i niezłomność, odwaga i niezłomność, odwaga i niezłomność i chęć potężna dążenia do prawdy, jaka by nie była. I teraz jeżeli ugruntujesz sobie niezłomność, zrozumiesz niezłomność, wystarczy sobie powtarzać to słowo, a wnioski, okoliczności naokoło będą ci pokazywały, o co chodzi i będzie to do ciebie coraz mocniej docierało. Odwaga tak samo, odwaga tutaj podpowiem, zawsze to mówię, bo to nie są moje słowa, ja to zasłyszałem, ale myślę, że warto to powtarzać najczęściej jak się da. Odwaga to nie jest działanie czy czyny, czy cokolwiek bez strachu, bo tak się ludziom wydaje, że ten, co jest odważny, ten, co wychodzi, to on nie ma strachu. Bez strachu. To nie jest prawda. Odwaga to jest działanie pomimo strachu. Odwaga to jest działanie pomimo strachu, że się boisz, trzęsiesz, ale i tak wykonujesz ten odważny krok do przodu i robisz to, co masz. Pamiętasz w swoim życiu taki moment jeden, w którym była ci potrzebna ta odwaga i zrobiłeś to? No tak, to było na przykład jakieś zwolnienie się z pracy którejś, albo na przykład zagadanie do dziewczyny, która się podobała. O tak. Albo wiesz, powiedzenie... tych emocji się nie zapomina do końca życia. Albo powiedzenie pracodawcy, którego wszyscy się bali, prosto w twarz, co robi, kim jest i jak to wszystko wygląda, tak obiektywnie. Albo takimi momentami odwagi było każdorazowo kłócenie się, jak pracowałem jeszcze wtedy na ciężarówkach, na wszystkich hutach, firmach, jakichś tam innych, kłócenie się o to, że zakazują mi oddychania świeżym powietrzem na przykład. To wymagało odwagi, bo wszyscy patrzyli jak na świra, bo po prostu wszyscy kierowcy, wiesz, czas, trzeba jechać i tak dalej, nie wydurniaj się, dobra, założę tą szmatę na twarz, założę tam wszystkie inne rzeczy, ja się o to po prostu wykłócałem wtedy na tamtym etapie. Czy na przykład wejście do dużej sieci sklepów meblowych, norweskich, gdzie tam ochroniarz od razu krzyczy, biegnie, a ja po prostu przeszedłem, nie zwracałem na niego uwagi, gdzie ludzie na mnie też tak dziwnie patrzyli. Chodziło ci o to, tak? Tak. A ja sam sobie po prostu przeszedłem i on miał ograniczone pole działania tylko przy wejściu, nie mógł wejść dalej na sklep, także pominąłem i robiłem dalej swoje, gdzie wszyscy właśnie mieli pozakrywane twarze w całym tym ogromnym sklepie, tylko nie ja jedyny. Więc dużo jest takich motywów. Postawienie się komuś, kogo się człowiek bał całe życie. Przełamanie bariery strachu, lęku przed ludźmi, którzy wcześniej górowali nad tobą, przynajmniej taki był pogląd wtedy w głowie. Dużo jest takich odważnych momentów. Czy chociażby to, że wyszedłem... Ja pamiętam, publicznie właśnie, to ja pamiętam te momenty. Był taki moment w moim życiu, kiedy pracowałem w firmie, która sprzedawała fundusze inwestycyjne, no i robiła duże spotkania, zebrania i kiedyś poproszono mnie, żebym to zrobił. Bardzo się bałem, ale sam z sobą rozmawiałem, wiesz, i mówię, Zygi, naprawdę nie zrobisz tego? No kim ty jesteś, jak tego nie zrobisz, nie? Kim ty będziesz dla siebie? Zrobiłem to i wiesz, co potem nastąpiło? To było tak mocne przełamanie, ja tego nie zapomnę, tej energii, tej emocji, że potem stawiałem sobie coraz wyższe wyzwania, bo tam na tym spotkaniu było tylko 50 osób, ale ja potem prosiłem o spotkania większe, 300 osób,
1000 osób. Bardzo proszę. Kolejny poziom, kolejny level. To jest piękne uczucie, kiedy przełamujesz to. Odwaga. Tak. No to powiem ci szczerze, tak jak byłem na początku zaproszony do wystąpienia publicznego w roli prelegenta, gdzie nie znałem tego słowa wcześniej, co to znaczy prelegent, to był taki odważny krok. Odważnym krokiem było takie już ostateczne wyprowadzenie się z domu, machnięcie ręką na majątki, po prostu ważniejsze moje zdrowie psychiczne i fizyczne w sumie, bo jedno z drugiego wynika. Odważnym krokiem było na przykład wejście już na scenę, gdzie 100-120 ludzi mnie słuchało. A następnym takim odważnym krokiem, który mam do wykonania, to jest moja wypowiedź na festiwalu, na który zostałem zaproszony. Tylko jeszcze nie podam nazwy na razie, bo jeszcze nie ma nic na ten temat tego festiwalu. Sam ciekaw jestem, kiedy jakieś informacje się pojawią. Na pewno je opublikuję na swoich mediach, także to już będzie większa scena, to już będzie, nie wiem, 1000-2000 ludzi. Także no, po przełamaniu tych pierwszych kroków, pierwszych barier, to później po prostu wchodzę. Pamiętam, jak byłem właśnie na wystąpieniu na scenie przed około setką ludzi, to w drodze do, na godzinę przed, musiałem sobie przypomnieć, jakie ja tematy tam powiedziałem, że będę mówił, bo zero przygotowania, zero czegokolwiek, po prostu wchodzę i mówię. I to nagranie jest u mnie na kanale, można obejrzeć od Zygfryda Ciupki z Enklawy Światła. Także to są tematy, gdzie ja się w ogóle nie przygotowuję i wchodzę na żywioł teraz. I to jest dziwne dla niektórych ludzi, bo wszyscy muszą dziwne, sobie... Dziwne, tak, to jest dziwne, bo ci, co nas słuchają i nie mają tej odwagi, sobie myślą, no tak fajnie wam gadać, bo wy już tam występujecie i tak dalej, ale te pierwsze kroki były trudne. Tak. Ja, wiesz, były też takie trudne kroki w obyciu z innymi ludźmi. Ja byłem bardzo nieśmiały i jeszcze jakby otoczenie, klasa, szkoła, nauczyciele również próbowali cię tam zdeptać, zaniżyć. I to twoje poczucie tego, że jesteś kimś gorszym, było bardzo obecne, nie? Tak. I wiesz, ja sobie wypracowałem taką technikę. Postanowiłem, nie, ile miałem, 18 lat może, postanowiłem ludziom mówić coś fajnego na przystanku autobusowym, w autobusie. I to nie było takie sztuczne, tylko naprawdę był jakiś fajny element w tym człowieku. Bałem się do kobiet, to powiem tak, że łatwiej mi było powiedzieć facetom, co wyglądało dość dziwnie, ale wiesz, to były drobne rzeczy, na przykład kurcz, ale masz fajny, tam telefonów nie było, ale coś tam, wiesz, takiego szczególnego, nie? I gdzie to nabyłeś? I nawiązywała się rozmowa. Wow, jakie to było orzeźwiające, że ja rozmawiałem z kimś, kogo jeszcze wcześniej nie znałem. Tak. Więc jeśli tak bardzo się boicie tej podejmowania takich decyzji o tym, żeby wyjść od siebie, to zróbcie małe kroki. Dokładnie, małe. Ja zacząłem od pisania. Ja zacząłem od pisania artykułów i to już było dla mnie przerażające, żeby napisać coś na Facebooka i ludzie to zobaczą i pełno strachu w głowie. To się okazało, że nikt nie zobaczył, bo nikt nie wiedział, że to napisałem, także no takie były początki w ogóle tego, czym się teraz zajmuję. Zacząłem. Wiesz, to mi przypomniałeś, że ja też pisanie, to też był taki element tej odwagi. Nawet napisałem list do premiera i dostałem odpowiedź w tamtych czasach. No, ale to było właśnie takie wow, jestem wielki, bo przełamałem się. To taka jakby klamra podsumowująca. Kochani ludzie, skorzystajcie ze swoich słowiańskich genów. Odwagę macie już w sobie. Słowiańskie geny, jakbym to nazwał, to jest ten motyw, że im bardziej nam jest dokręcana śruba, tym bardziej wybuchamy. Więc tutaj tak samo, jeżeli doprowadzeni jesteście do zwariowania, tym bardziej warto się postawić i umocnić. To powinno być paliwo do umacniania siebie, ugruntowania siebie w sobie, a nie do, nie wiem, potraktowania was jako taką szmatę czy flagę na wietrze, gdzie można ją ukierunkować jak się chce. Im bardziej ktoś wam dopieka, tym bardziej trzeba się stawiać i buntować w sobie. To jest pewien etap. Mamy moc. Etap, tak. Bo oczywiście bunt na dłuższą metę nie zdaje egzaminu, ale na początkowe fazy, na przełamanie tego, że ktoś cię doprowadza do zwariowania, postaw na siebie. Przede wszystkim postaw na siebie, skup się na sobie, na swoich emocjach, na budowaniu odwagi, budowaniu niezłomności. Nieważne, jak to zinterpretujesz, bo zaraz ktoś powie, ale to co mam konkretnie zrobić? Zrób to, czego się boisz. Wyjdź naprzeciw temu. To jest odwaga. Od tego zacznij. I kolejnym motywem, jak nie zwariować w rozwoju duchowym, kolejnym jakby źródłem tego zwariowania jest praca z emocjami, tylko że ze wszystkimi naraz, bo ludzie chcą wszystko naraz.
tu pójdą na warsztaty z czegoś tam, tu pójdą na ustawienia jakieś tam, tu pójdą się konsultować. Tak. Tu pójdą się konsultować z biologii totalnej, tam będzie kod emocji, tam będzie jeszcze co innego, tu jakieś hipnozy, tu regresje. Wszystko na raz i wszystko jest pootwierane tak naprawdę. Ja to zawsze porównuję wizualnie, bo to bardzo upraszcza. Jak masz garnek na gazie, jak to się mówi, na kuchence i zaczyna, powiedzmy, tam zupa jakaś kipieć. Już trzeba podejść, przyciszyć, że tak powiem, ten płomień, czy tą pokrywkę ściągnąć, trzeba zareagować, coś zrobić, bo zaraz wykipi. No to jest, powiedzmy, jeden temat, jeden wątek, jedna rana, jedna trauma otwarta. I wyobraź sobie, że otworzysz takich 100 albo 200, gdzie 200 garków na raz, tak, 200 garków na raz, jak ci zacznie kipić, no nie ogarniasz tego po prostu. To jest zwariowanie po prostu. Idź zwariować właśnie. To jest motyw, którym idzie zwariować i z tym też sobie jakby potrafię poradzić, nie tylko sobie, ale też właśnie w współpracy ze mną, jak ktoś do mnie się zgłosi na sesję, konsultację, na cokolwiek, to wtedy powiem, co zrobić, jak to wszystko zamykacie sobie... Zamykacie pewne rzeczy? Tak, tak, da się tak zrobić, żeby pewne rzeczy jakby zamknąć, odłożyć na później, bo każdy temat trzeba dokończyć. To jest tak jak w życiu. Chcesz zbudować dom, no ale co, postawisz fundamenty, postawisz ściany, ale później już dachu nie, okien nie i mówisz, że masz dom? Każdy temat trzeba dokończyć, dlatego znowu podkreślam, w rozwoju duchowym zdrowy rozsądek. Nasze życie fizyczne nie jest jakoś... Dobry przykład chyba z tym domem, bo czy to jest też tak w rozwoju duchowym, że musisz najpierw zbudować fundamenty, wiesz, a potem dopiero konstrukcja ścian, a potem dopiero schody, a potem dopiero na samym końcu wystrój. Czy w rozwoju duchowym jest podobnie? Nie. Mhm. Ja jestem tego żywym przykładem. Ja w życiu wcześniej tak działałem, jak to też potrafiłem zobrazować wcześniej, że jak czytam książkę, to zaczynam od dwóch ostatnich rozdziałów. Ja wszystko od dupy strony, tak mówiłem. Wszystko od dupy strony robiłem. I w tym rozwoju duchowym tak samo. Od razu patataj, tam przełaj, co tam będę, te podstawy, po co mi to wszystko. Od razu do celu i jeszcze raz od razu do celu. Tylko że się okazuje, że właśnie te podstawy są potrzebne i one tak czy siak później wrócą, przyjdą. To też już mam to doświadczenie, czy w zdobywaniu wiedzy odnośnie przepisów jazdy na ciężarówce, gdzie są dużo bardziej skomplikowane niż na osobówki, czy to w zdobywaniu jakiejkolwiek innej wiedzy. Od razu zaczynamy od tych najgrubszych tematów, od ostatnich rozdziałów książki, że tak powiem, a później podstawy i tak przychodziły, i tak musiały przyjść, bo kulem z wiedzą w pewnych tematach. Więc to na spokojnie, tu nie musi być wszystko według jakiegoś planu rozrysowanego. Ale nie wszystko na raz. Tak, ale właśnie to, co chciałem przekazać, nie wszystko na raz. Bo jeżeli jest za dużo rzeczy pootwieranych na raz, to te rany, można to sobie określić jako właśnie rany, one cały czas się sączą, cały czas leją. Trzeba zaleczyć jedną ranę, dać sobie czas na rekonwalescencję i dopiero potem bierzemy się za następną. A ludzie chcą ubudować wszystko już, ja już sobie wszystko wyczyszczę, tak, w rok, w dwa, tu pójdę na wykłady, tu pójdę na warsztaty, tu pójdę na festiwal, tu mi coś zrobią, tu gdzieś się zgłoszę, tu 15 sesji porobię i już jest tacy. Nie, bo bardzo często te sesje po prostu otwierają jakieś tematy, otwierają jakieś rany, wskazują, coś pokazują. A największym błędem jest w ogóle, też znowu, jeśli nie lubię używać tego słowa, ale też trzeba to wskazać, jeżeli ktoś odkryje jakąś tam traumę, albo jakąś ranę, albo jakąś zależność z poprzednich wcieleń, czy coś tam w rodzie, aha, to już wiem, o co chodzi, dobra, zrobione. Nie, to nie jest zrobione. To w ogóle nie jest zrobione, to jest dopiero dostrzeżone. Z tym trzeba jeszcze coś zrobić. To tak jak, nie wiem, szukanie właśnie rozcięcia gdzieś na ciele i a, widzę rozcięcie, zrobione. No nie, no trzeba coś z tym zrobić, trzeba odkazić, trzeba to zakleić, przypilnować później zmian opatrunków i tak dalej. Tak. Dlatego jeszcze raz to powiem, zdrowy rozsądek w rozwoju duchowym też jest konieczny, też jest potrzebny. Nie tylko takie odleciane hura-bura, bo bardzo dużo ludzi odlatuje. Też miałem takie etapy, one są fajne, one są potrzebne, owszem, nie neguję ich, ale żeby gdzieś to później sobie z czasem wszystko zrównoważyć, pół na pół. To nie jest kwestia, że muszę wybierać, tylko kwestia po prostu zdrowego rozsądku i normalnego, zdrowego życia i zdrowej psychiki. Bo jak masz otwartą ranę, nie wiem, wstydu, smutku, żalu, złości, nerwów i czegoś tam jeszcze, to one wszystkie wybrzmiewają naraz. To tak jakby każda emocja czy każda rana była innym instrumentem i masz kakofonię po prostu dźwięków. Kakofonia, tak, tak. Wszystko naraz. I wtedy idzie naprawdę zwariować. Nie radzimy sobie z emocjami, emocje targają od jednej ściany do drugiej, od poduszki do toalety, do wymiotów nawet. Wszystko boli, tak, się dzieje. Dosłownie. Tak. I tak, i wtedy można zwariować. Dosłownie są ludzie, którzy do mnie się zgłaszają na skraju tego zwariowania, na szczęście.
I wtedy to jest krótki ruch, wtedy tłumaczę, o co chodzi. To, co powiedziałem też tutaj w sumie, czyli zajmij się jednym tematem. Cierpliwość, ludzie. Ja wiem, że nasze mózgi są teraz stresowane do tego, że rolki szybkie, wiesz, co jest ciekawe? Nie wiem, czy oglądasz statystyki na swoim kanale, ale jak ja oglądam statystyki u mnie, to średnia oglądalność nagrań, które są po godzinie, dwie, po półtorej, to jest 20 minut. Średnia to jest 18-20 minut. Tak długo ludzie są w stanie zachować uważność. Powiem ci, że ja obserwuję to też w czasie, bo na początku jak zaczynałem, i teraz może to być też właściwość moja, prawda, czyli ja byłem ciekawszy na początku, teraz jestem mniej ciekawy, to może tak być, ale ta średnia spada ciągle. Bo na początku ja miałem gdzieś, średnia była chyba 32 minuty, coś takiego, nie? A teraz jest w tych okolicach, o których ty mówisz, 20 kilka. Tak, 18-20, dokładnie. No bo tak są, bo nasze mózgi są plastyczne i tak są właśnie też stresowane przez szybkie TikToki, szybkie rolki, shorty i tak dalej. Właśnie, wiesz, nawet miałem taki komentarz faceta nowego, widziałem na kanale, który mówi, no kurczę, co wy to tak rozwlekacie? Dawajcie ten główny temat, o czym wy chcecie gadać godzinę. No właśnie. To jest efekt TikToka, tak? Tak, dokładnie. Niecierpliwość, wszystko na już, wszystko na kliknięcie. Dzisiaj zamawiasz, jutro kurier przynosi. Wszystko ma być na już. Jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest w nas budowana niecierpliwość, bo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest na już, na kliknięcie, płatności już, na już, wszystko na już, bez wychodzenia z domu i tak dalej. Więc ludzie nie są w stanie wysłuchać, a co najlepsze, zazwyczaj, nie wiem, czy ty tak masz, ale w rozmowie ja się rozkręcam dopiero z czasem. Najlepsze informacje, najciekawsze w ogóle wątki, połączenie kropeczek dla niektórych są właśnie dopiero po tych 20 minutach, więc proszę tak. Bardzo, no to, kto chce, to na własne życzenie. Ale chodzi o to, że chcemy wszystko na już, tak jesteśmy już całościowo, my w takim trybie żyjemy w dzisiejszych czasach i to jest nam wcale nie wydłużane, nie wyciszane, tylko jeszcze bardziej podkręcane, jeszcze krótsze formy, jeszcze szybciej, jeszcze więcej doznań na już. A cierpliwość gdzieś poszła w kąt. Jak, nie wiem, jak stare wartości, dawne wartości ludzi z dawnych czasów. I cierpliwość. Jak coś zaczynasz, jak zabierasz się za jakiś temat, skończ sobie ten temat z każdej ze stron, bo to nie jest tylko tak, że relacja z mamą w jakimś tam wątku i koniec, bo to się przekłada też i na twoje poprzednie wcielenia, to się przekłada na pole rodowe, bo nie przerabiałabyś, czy nie przerabiałbyś tego, jeżeli by tego nie było też w twoim polu rodowym, bo to wszystko się zazębia. To wszystko jest połączone, wybieramy ród, który ma te same treści, które my mamy do przerobienia z poprzednich wcieleń i jednym ruchem u siebie załatwiasz też sprawę w rodzie, więc jest takie turbo szybkie oczyszczanie i uzdrawianie, bo jednocześnie całego wątku w tobie, we wszystkich twoich wcieleniach wstecz, patrząc liniowo powiedzmy na wcielenia, we wszystkich twoich doświadczeniach wielowymiarowo oraz w twoim rodzie, jeżeli jakąś treść przerabiasz. To tutaj są bardzo fajnie przemyślane, że tak powiem, skróty na to. I o co mi chodziło? I jeżeli niecierpliwie chcesz już, dobra, już sobie tam przerobię coś tam, powiedzmy, z mamą, albo coś tam z tatą, albo coś tam z kimś tam, to już jest z głowy. No nie, daj sobie czas, niech to się zaleczy, niech to się ułoży, niech to się przetransformuje w tobie. Bo jeżeli jest jakiś wątek, który wpływał na ciebie do tej pory i ty go uzdrowisz, powiedzmy, że dobrze, i od razu przeskakujesz do następnego, to kiedy to się ma w ogóle zadziać w tobie? Kiedy twoje życie ma się zmienić, kiedy masz mieć nowy nawyk, nowe przyzwyczajenie, złapanie się na tym, że dalej reagujesz tym starym nawykiem, bo umysł ma jeszcze te ścieżki wybrukowane, wydeptane, te autostrady w zasadzie w głowie, gdzie zachowywałeś albo zachowywałeś się przez lata tak samo, uleczasz tą ranę i już się tak przestajesz zachowywać, ale mózg dalej ci to wyrzuca, trzeba się na tym złapać, potrzebny jest ten czas. Życia ci nie braknie, spokojnie. Jak się właśnie zachłysnąłeś albo zachłysnąłeś wszystkim naraz, że trzeba już, bo to ta niewygoda tych emocji, wypłakania, wykrzyczenia. Dobra, ja tego nie chcę, nie mam na to czasu. Najlepiej niech ktoś mi to wyrwie. No to też się zaczyna zwariowanie. Miałem też ludzi u siebie na sesjach po na przykład uruchomieniu tego całego sztucznego węża kundalini, gdzie to faktycznie jest danie kawałek czegoś, jest pobudzenie czegoś, ale ktoś jest nieświadomy w ogóle, o co chodzi. Nie ma pojęcia, nie ma wiedzy, nie ma przygotowania, że tak powiem, i nie potrafi sobie z tym poradzić i po prostu cuda na kiju się dzieją w życiu takiego człowieka. Albo ktoś komuś wyrwał nagle jakieś tam różne dziwne rzeczy za niego bez powiedzenia, o co chodzi,
I też później człowiek wariuje i targają emocje, bo wychodzą, bo pewne konflikty są zażegnane, jak jest coś wyrwane i tak dalej. I różne dziwne rzeczy się dzieją i ludzie doprowadzani są do zwariowania. Poza tym większość ludzi, którzy słyszą głosy i siedzą właśnie w kaftanach albo w tych miękkich pokojach, to są właśnie ludzie, którzy mają zmysły, jasno słyszenia głównie albo jasnowidzenia. I nikt im nie wytłumaczył, że to jest po prostu normalna zdolność i da się z tym pracować, da się to kontrolować. Da się to opanować w jakiś sposób i nauczyć się korzystać z tego. Albo można to wyłączyć nawet, jeżeli się chce. Bo to też jest doprowadzanie ciemniaków do zwariowania, żebyśmy odechcieli poznawania siebie, swoich darów, potencjałów i zdolności. Że to jest, chcesz widzenia? To masz. I nagle taka, wiesz, fontanna wszystkiego. Więc i ciemna strona tutaj macza palce i próbuje nas od tego odciągnąć. No i my sami z braku rozsądku właśnie robimy sobie ziaziu. To tak jak przy przejściu na nową dietę. Masz rozpisaną nową dietę, masz jakieś tam warzywa, które musisz sobie wprowadzić do życia i wszystkie naraz. I chcesz zjeść wszystko naraz. Jedziesz na zakupy, tam parę stówek zostawisz w sklepie, wracasz do domu i chcesz zjeść wszystko naraz na jeden posiłek. No, to nawet tak, nie smakuje. To jest nielogiczne przecież. No. Nie zjesz całego wózka zakupów naraz, bo się rozchorujesz. I tak samo jest właśnie z emocjami, z ranami, z traumami. Nie można wszystkich naraz. Po kolei. Zdrowy rozsądek. Spokojnie. Masz czas. Ważny temat. No. Czy my już wszystko wiemy, jak nie zwariować w rozwoju duchowym? To nie jest wszystko, no, to trzeba by było porozmawiać z ludźmi, którzy są w trakcie tego. To mam inne pytanie do ciebie. Czy ty na swoich sesjach, nie wiem, warsztatach prowadzisz takie dogłębne tematy od początku do końca? Czy tak. Robisz to tylko indywidualnie? To jest indywidualnie, no grupowo jakby nie jestem w stanie tego zrobić. Sesje tak. Indywidualne. Mhm. Nie, tylko indywidualne, zgadza się. Warsztatów żadnych jeszcze nie prowadzę. Mm-hmm. Tylko sesje indywidualne, no bo tylko indywidualnie, no każda sesja jest indywidualna, tak samo jak każdy człowiek i każda historia jest indywidualna, więc trzeba reagować na to, co jest, plus potężna dawka wiedzy, bo nie wiem, ludzie porównują to z hipnozą albo z regresją, to co ja robię, to wcale nie jest ani regresja, nic wspólnego. Nic wspólnego. Tutaj większość czasu jakby ja mówię i tłumaczę, bo najważniejsze jest właśnie zrozumienie, bo ludzie wypierają, a umysł zły. To też jest, też można zwariować. Mm-hmm. To jest wyparcie umysłu. Że mam w sobie kuźwa, nie wiem, kogoś, kto mnie sabotuje. No nie, to twój umysł jest wykorzystywany do sabotowania ciebie. Sam z siebie jest wspaniałym narzędziem, wspaniałym kompanem tej podróży i bardzo pomaga w rozwoju duchowym, w zrozumieniu wielu rzeczy. Jak czegoś nie rozumiesz i tylko podążasz za jakimś tam guru, mistrzem albo innym gamoniem, który się jako taki przedstawia, bezwiednie, bez pomyślunku, no to mamy to już na świecie pod postacią różnych religii, tak? Tak, tak. To jest jak z procesorem w komputerze. No wiesz, to jest tylko narzędzie. Jeśli użyjesz oprogramowania, które jest zbyt wielkie, albo jeszcze jest do tego wirusowe, no to masz problem. Procesor się przegrzeje, albo w ogóle go utracisz. Dokładnie. Ale on jest tylko procesorem, tak jak nasz mózg. Tak, tak. No też tak zawsze mówię, że mózg jest jak procesor w komputerze. No, komputer bez procesora nie zadziała, ale procesor sam w sobie bez całego sprzętu też jest bezużyteczny, też nie zadziała. I oprogramowania już zupełnie. Tak, ale to dlatego to musi wszystko współgrać i to jest nasze i to jest po to, żeby z nami współgrać. Nasz mózg to jest najpotężniejsze narzędzie chwarcia, no. To jest najpotężniejszy komputer kwantowy. Czyli tutaj jakby to przesłanie dzisiejszego spotkania z tobą jest takie, że to wszystko są narzędzia, tak. Ważne, żeby używać je rozsądnie, tak. Te narzędzia i ważne, żeby nie przegrzać tego komputera, inaczej mówiąc zrobić to roztropnie, tak? Step by step, tak. Krok po kroku. Tak. To może coś mi jeszcze teraz tak błysnęło w głowie, żeby się nie zamykać tylko w jednym narzędziu. To też jest bardzo ważny przekaz, żeby się nie zamykać w jednym narzędziu. Jeżeli pracujesz ustawieniami hellingerowskimi, to jest wspaniałe narzędzie do diagnozy, do pewnych działań, ale to jest po prostu narzędzie. To nie jest lek na całe zło, to nie jest jakiś tam super hiper temat, a niektórzy tak do tego podchodzą. Czy na przykład, nie wiem, kod emocji, czy radykalne wybaczanie, czy cokolwiek innego. To jest po prostu narzędzie. Mamy pełny warsztat narzędzi do dyspozycji, co tylko chcemy. Nie warto się zamykać tylko w jednym. Bo jak człowiek używa tylko i wyłącznie młotka, to wszystko dla niego jest gwoździem. Jeżeli będziecie używać tylko jednej metody, to podpasujecie pod to absolutnie wszystko. Proszę zachować otwartą głowę na to, że inne metody też są ok. Są pewne zagrożenia w każdej metodzie, nie ma idealnej, są zagrożenia w każdej metodzie i są potężne benefity w każdej metodzie.
Zawsze. Wszystko zależy od wiedzy i umiejętności prowadzącego, tego, kto to robi. Jeżeli się znowu zachłyśniecie tylko jedną metodą, to też będziecie wariować i bronić jej z ego oczywiście i będziecie się kłócić, albo poczujecie się pokrzywdzeni wy jako prowadzący jakąś tam jedną metodę, jeżeli zobaczycie, że inna metoda też działa i też są na to dowody. Więc otwarta głowa i zdrowy rozsądek to są po prostu narzędzia. Panie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja mam taką bardzo głęboką nadzieję, że jeśli przynajmniej jednej osobie przyda się to, co mówiliśmy dzisiaj, no to zbawiliśmy pół świata. Albo całe. Tak, tak, mnie też zależy tylko na tym, żeby chociaż jeden człowiek, jedna świadomość, żeby to załapała, zrozumiała, i to już jest naprawdę ogrom. Nie wszyscy muszą to zrozumieć. Kochani, ja wiem, że mówię mocne, kontrowersyjne rzeczy, bo mówię jak jest, po prostu według moich odkryć, według mojego światopoglądu. Pasuje, spoko, bierz do siebie, inspiruj się, nie pasuje, trudno, może kiedyś. Niemniej jest jakby dane, żeby wpychać komuś coś do gardła. Ja po prostu się dzielę swoją wiedzą, swoim światopoglądem, swoimi odkryciami. Jeżeli pasuje, to się inspiruj, proszę bardzo. Chociaż jeden człowiek. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za Wasz kontakt z nami. Idźcie też na kanał Adriana, on ma świetny kanał. Właśnie niedawno mówiłem mu to przed nagraniem, że nagrał świetny materiał z panią Ewą Turek, która też była u mnie. Świetny materiał, słuchajcie, musicie go posłuchać. Także idźcie, posłuchajcie, wyciągnijcie, ale nie wszystko naraz, nie wszystko naraz. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci, Adrianie, trzymaj się, do następnego razu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Do następnego.